Koniec roku i początek nowego bogate były w niestandardowe interwencje. Za rozbój odpowie 41-letni mieszkaniec Ostródy, który w sylwestrowy wieczór napadł na stację paliw na terenie miasta. Napastnik miał ze sobą rewolwer miotający kule gumowe i groził nim pracownikom oraz klientowi stacji. Nie potrafił pokonać urządzeń zabezpieczających, dlatego z hali sprzedażowej zabrał pluszową zabawkę. Policjanci przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa podjęli interwencję wobec napastnika. Dokonali jego obezwładnienia i zabezpieczyli przedmiotowy rewolwer. Sprawca bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez patrol policji. Mężczyzna był nietrzeźwy. Zatrucie czadem prawdopodobną przyczyną śmierci 17-letniej mieszkanki Ostrudy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w łazience, w której przebywała dziewczyna, znajdował się piecyk gazowy. Jeden z domowników po wejściu do jej wnętrza zauważył, że dziewczyna nie daje oznak życia. Na miejsce wezwano odpowiednie służby. Niestety, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia młodej kobiety nie udało się uratować. Dokonane przez strażaków pomiary wskazywały na duże stężenie tlenku węgla. Do nieszczęścia do poszło 30 grudnia. W nowy rok stado zwierząt spacerowało drogą na trasie od Wlewska do Piaseczna w gminie Lidzbark. Jak się okazało, zwierzęta wystraszone strzałami petard wybiegły z ogrodzonej posesji. Do czasu przyjazdu właściciela policjanci w radiowozie czuwali nad bezpieczeństwem zwierząt i innych uczestników ruchu. Każde zgłoszenie jest traktowane przez policjantów bardzo poważnie. Zdarza się, że wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. W czwartek 28 grudnia 25-latek zadzwonił na policję, zgłaszając, że w pobliżu miejscowości Sarnowo już od kilku godzin siedzi w aucie, w którym skończyło się paliwo. Już powoli zamarza i nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Po przyjeździe okazało się, że w aucie jest paliwo. I mężczyzna może się nim swobodnie przemieszczać. Dla kierującego, który bezpodstawnie wezwał policję, interwencja zakończyła się mandatem karnym.